Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Mateusz Lipko, jestem pracownikiem Szczecińskiego Działowego Biura Edukacji Narodowej IPN. I dzisiaj mam przyjemność gościć pana doktora Pawła Miedzińskiego, z którym będziemy rozmawiać o szczecińskiej fotografii, fotografikach, fotografach i fotoreporterach po 1945 roku. Ale zanim jeszcze przejdziemy do naszej bardzo ciekawej dyskusji, chciałbym zapowiedzieć przystanek Historia w przyszłym tygodniu, 23 lutego. Ugości Państwa pan Maciej Frycz, który odbędzie rozmowę na temat organizacji Tarcza, Uprawa, Opieka S1, a więc będzie to rozmowa o ziemiaństwie wobec II wojny światowej. Zapraszam. A teraz wracając do fotografii. Panie Pawle, jak to się wszystko zaczęło? W 1945 roku wybuchła wojna. Szczecin, można powiedzieć, skończyła się wojna. Szczecin został zresetowany do pewnego poziomu zero, również wizualnego. Prawdopodobnie zaginęła bardzo duża część fotografii, a kształt i obraz miasta, który wtedy się wyłaniał, trzeba było poniekąd stworzyć na nowo. Proszę powiedzieć nam trochę więcej, jak to wyglądało. Bardzo dziękuję za ten pomysł na to spotkanie. Ja o fotografii zawsze chętnie i o każdej porze mogę rozmawiać, także dziękuję za zaproszenie. I no mam nadzieję, że tak jak zapowiedziałeś, będzie to ciekawe. No, mam nadzieję, że tak, bo ciekawe są fotografie, które możemy dziś oglądać, do których staram się docierać. Zresztą nie tylko ja, bo ten nurt poszukiwań obrazów Szczecina powojennego jest dość żywy. Jeśli się spojrzy do internetu na różne profile, zwłaszcza na przykład facebookowy typu Stary Szczecin czy fotografie Starego Szczecina i tego typu podobne strony, to widać, że niemała liczba osób interesuje się tym i zarówno jako bierni oglądacze, nazwijmy to, tych zdjęć, jak też aktywnie poszukujący tych zdjęć pasjonaci, więc jest to dość żywy temat. Czy ta wojna się zaczęła w 1945? No jedna się skończyła, druga się zaczęła. No zaczęła się oczywiście zimna wojna, skończyła się II wojna światowa, a w zasadzie ciężko powiedzieć, no kiedy należałoby postawić tą granicę, no tutaj taką umowną datą, powiedzmy jest zdobycie Szczecina przez Armię Czerwoną. I takie też zdjęcia jako pierwsze udało mi się odnaleźć. Oczywistym było, że powinny takiemu wydarzeniu jak zdobycie stolicy okręgu towarzyszyć jakieś ekipy filmowo-fotograficzne. Jednak przez bardzo wiele lat tego typu zdjęć z różnych przyczyn nie udawało się znaleźć. I jak spojrzymy do różnych opracowań, które powstały w latach powiedzmy 80. poświęconych Szczecinowi czy kolejnym rocznicom jego, jak to wówczas nazywano, wyzwolenia, to tam w kółko się pojawiały te same fotografie, na przykład przedstawiające budowę mostu mostu przeprawy takiej saperskiej przy zniszczonym moście na autostradzie i tak dalej. Tymczasem, jak się okazało, takie zdjęcia Szczecina zostały wykonane i no, dzięki rozwojowi internetu, temu, że skanowane są różne archiwa i ich obrazy są komercjalizowane, po prostu można je zwyczajnie kupić, czy prawa majątkowe do nich, pojawiły się w różnych wyszukiwarkach, różnych agencjach działających międzynarodowo, zdjęcia przedstawiające, one są trochę nie po kolei ułożone, nie po kolei się wyświetlają, to co Państwo widzą. Zdjęcie przedstawiające Szczecin 1945 roku, w tym dość takie niezwykłe ujęcia, przedstawiające no,
pierwsze dni, można by powiedzieć, czy pierwsze tygodnie po zajęciu Szczecina, czy nawet to, które wywarło na mnie jedno z największych takie wrażenie, gdzie ten Szczecin jeszcze płonie. I tutaj zdjęcie mamy, które przedstawia dzisiejszy Plac Żołnierza Polskiego, kamienicę, która oczywiście już nie istnieje, i pomnik, który jeszcze wtedy dumnie stał, w tle płonący właśnie budynek, i żołnierze Armii Czerwonej, którzy wyglądają, jakby przyszli na jakąś wycieczkę krajoznawczą, oglądają sobie ten pomnik i to sfera, można by powiedzieć, zwykłego piknikowego, niedzielnego popołudnia. A tymczasem, jak wiadomo, kontekst wykonania tego zdjęcia zupełnie dramatyczny. Z kolei na przykład są też zdjęcia podpisane w tych zbiorach jako pochodzące ze Szczecina, bo to oczywiście nie używa się polskiego nazewnictwa, tylko jeszcze tak, jakie wówczas, powiedzmy, obowiązywało. Ale ja na przykład nie mam pewności, czy to zdjęcie pochodzi ze Szczecina, czy to jest jakieś inne miejsce gdzieś na terenach zdobywanych przez Armię Czerwoną. No, ale tak to zdjęcie zostało podpisane. To też dodaje pewnego dodatkowego takiego smaczku tym poszukiwaniom, że można się bawić, można powiedzieć, jakichś odkrywców historii, jakichś wręcz detektywów, którzy odkrywają nieznane pola, te, których wydawało się, że nie istnieją, których nie ma. No, jak to właśnie jest z tymi zdjęciami archiwalnymi? No, ich liczba jest skończona, tych zdjęć, które powstały z oczywistego powodu. Nie mamy maszynki do cofania czasu, nikt nie wróci do tamtych lat i nie zrobi dodatkowego choćby jednego zdjęcia, ale nikt nie wie, ile tych zdjęć tak naprawdę powstało i do ilu można jeszcze dotrzeć. Jest oczywiście pewien ogólny zbiór, który najczęściej się powtarza. Najbardziej znane kanoniczne fotografie, które były wielokrotnie publikowane w różnych książkach, albumach itd., itd. I je doskonale znamy. Są zdjęcia, nie wiem, w archiwum państwowym, które wielokrotnie były udostępniane i tak dalej, ale na przykład niejasne jest autorstwo tych zdjęć albo też prawa majątkowe do tych fotografii. Na przykład często zdjęcia, które są podpisane Archiwum Państwowym w Szczecinie, to te zdjęcia tak naprawdę są oryginały tych zdjęć, znajdują się zupełnie gdzieś indziej i po wielu latach udało się dotrzeć do nich i ustalić w przypadku niektórych nawet autorstwo. Także to nie jest proces zakończony, on stale trwa i sam jestem bardzo ciekawy, ile jeszcze różnych zdjęć Szczecina, czy przedstawiających Szczecinian będzie na przykład możliwych do odkrycia. Dość duży był na przykład zbiór zdjęć wykonanych nie zaraz po wojnie, nie w 1945 roku, ale w 1946-1947 na zlecenie Agencji Fotograficznej Filmu Polskiego. To była jedna z takich agent, które zajmowały się fotografią. I tylko część z tego zbioru była znana. Niedawno zostały zeskanowane w całości i są do odnalezienia na stronie na przykład Polskiej Agencji Prasowej, bo ona jest jakby sukcesorką Filmu Polskiego, dość daleką, ale jednak. Ale na przykład pojawiły się niedawno zdjęcia takiego krakowskiego fotografika, jeszcze z przedwojennego ucznia Władysława Buchaka, który się specjalizował w tak zwanej fotografii ojczystej. I zresztą Buchak sam też przyjechał w takiej specjalnej podróży po Polsce, zawitał do Szczecina i zrobił kilka bardzo ciekawych, fajnych zdjęć. One się znajdują w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. No i Henryk Hermanowicz przyjechał do Szczecina i w 1946 roku wykonał całą masę zdjęć, które w zasadzie są zupełnie, może nie tyle zupełnie nieznane, ale dość mało znane i na przykład przedstawiają nietypowe sceny, jak na przykład ładunek, tutaj widzimy ładunek łupów wojennych bezpośrednio na statki z Wałów Chrobrego, na sowieckie statki i to są dobra, że tak powiem, traktowane jako tak zwane reparacje wojenne i wywożone tą drogą do Związku Sowieckiego. Wcześniej tych zdjęć nie znano, czy ich nie publikowano. Oczywiście tutaj posługuję się taką udostępnioną
udostępnioną w internecie kopią. One w oryginale są bardzo na pewno wysokiej jakości, wysokiej rozdzielczości i będzie, powiększając je, można by na przykład ustalić jakieś szczegóły, których być może do tej pory nawet badacze nie znali, bo co innego jest interpretacja fotografii, co innego nie wiem, dokumentu pisanego, czy innych źródeł historycznych. Jeśli dobrze rozumiem, w takim razie myślą przewodnią tej kolekcji jest fotografowanie, dokumentowanie już takiego życia codziennego, czy wciąż jest to raczej taka fotografia dokumentacyjna, skalę zniszczeń, stan architektury, stan sprzętu przemysłowego? No nie, no tutaj każdy z tych fotografików, fotoreporterów, to trudno jednoznacznie powiedzieć, kim ci ludzie akurat wówczas byli, nakierował się jakimiś swoimi zasadami. No, generalnie podział jest następujący. Są fotoreporterzy, którzy pracują dla gazety, czasopisma czy agencji fotograficznej i dokumentują to, co zleca im redakcja, plus ewentualnie jakieś tematy własne wymyślają, które proponują redakcji. Są fotograficy, czyli ludzie, którzy no powiedzmy to mają dokument na to, że są artystami, że są fotografikami, nie są zwykłymi zjadaczami chleba z aparatem i mają jakiś pewien dorobek, mają jakąś wiedzę i to no, różnie w różnych krajach wygląda oczywiście i w różnych okresach, ale generalnie są różne komisje, które oceniają. Jest to dość ekskluzywny klub. No ja tutaj zasięgnąłem informacji, że łącznie po 1945 roku zaledwie 16 osób było członkami Związku Artystów Fotografików Polskich, więc jest to... W skali kraju? 16 osób ze Szczecina, także jest to bardzo, bardzo elitarne grono. Oraz fotografowi. Teraz fotografem dzisiaj może być każdy. No, każdy ma przy sobie w zasadzie aparat, bo w zasadzie nie ma ludzi, którzy dzisiaj nie posiadają telefonów komórkowych, a w każdym jest aparat. No, ta powszechność aparatów jest dziś, można powiedzieć, bezwzględna. Kiedyś nie była aż taka, ale aparat stał się dość powszechnym dobrem już dość dawno. Oczywiście może niekoniecznie wysokiej jakości aparat, ale takie urządzenie, które jakoś tam rejestrowało obraz, no nie było jakimś niezwykłym, rzadkim wynalazkiem. I gdzieś od lat 60., 70. w praktycznie każdym polskim domu, kto chciał, jakiś aparat mógł posiadać. Oczywiście inna sprawa z dostępnością filmów, negatywów i tym, jak bardzo ktoś fotografował, ale fotografem w zasadzie mógł być każdy. Że tak powiem, w mowie potocznej fotografem nazywało się tego, który zajmował się fotografią zawodowo. No, najczęściej na przykład wykonywał zdjęcia, nie wiem, portretowe, czy nie wiem, jakieś innego typu fotografie komunijne, czy inny rodzaj fotografii komercyjnej. Ci ludzie się często dość płynnie zmieniali. No, fotoreporterzy fotografowali dla komuś, nie wiem, dla przyjemności, rodzinie, zdjęcia gdzieś na komunii, podejrzewa przy ślubie. No, nie stawali się wtedy fotografami, a ktoś, kto prowadził zakład fotograficzny, w każdej chwili mógł po prostu wyjść, zrobić kilka zdjęć, taki miał kaprys, i sfotografować jakieś wydarzenie na ulicy. Były też osoby, można powiedzieć, prężnie działające i tutaj jest właśnie wielka chwała, chluba, zasługa różnych stowarzyszeń. Przede wszystkim w Szczecinie funkcjonowało przez bardzo wiele lat i do dzisiaj funkcjonuje i z tego ja się bardzo cieszę. Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne, przez które przewinęło się znacznie, znacznie więcej osób niż przez Związek Artystów. No i ci ludzie też odcisnęli bardzo istotne piętno na tej fotografii szczecińskiej. I ja staram się dotrzeć do wielu z tych osób, w zasadzie do wszystkich osób, które parały się fotografią i analizować ich zbiory, skanować je i wprowadzić jakoś w obieg publiczny. Dobrze, jeśli dobrze zrozumiałem, możemy na lata 60. zacząć datować takie upowszechnienie, masowe upowszechnienie, popularyzację fotografii ze względu na to, że był dużo większy dostęp do sprzętu. Czy w takim razie przekłada się to w skali 1 do 1 też na ilość interesujących fotorelacji
dotyczących właśnie życia samego miasta, bo ten styk miasta i fotografii nas najbardziej interesuje. No właśnie tutaj są takie okresy większego i może inaczej. Mogę mówić o zachowanych zdjęciach, do których udało mi się dotrzeć, bo jak fotografowano, no to trudno mi powiedzieć i podejrzewam, że była taka funkcja wykładnicza ilości sprzętu i negatywów, ale z zachowanych zbiorów wynika, że paradoksalnie najwięcej kolekcji przedstawiających Szczecin, Szczecinian, jakieś zmiany w mieście, życie codzienne, nowe budownictwo i tak dalej, powstało w latach 60. To jest dominujący cała ilość archiwalnych fotografii. I to jest taki okres, powiedziałbym, środkowy. Właśnie tych lat 40. jest nie tak mało, 46., 7., 8. Później następuje rażący spadek, jeśli chodzi o ilość archiwalnych fotografii. Lata 50., ten, że tak powiem, najmocniejszy okres stalinowski, jest bardzo słabo reprezentowany w archiwach. Nie, że w ogóle, ale naprawdę jest to względnie niewielka liczba. Później lata 50. również, po 56. roku powiedzmy, też to jest niewielka ilość tych fotografii. Później jest boom, lata 60. jest naprawdę, naprawdę dużo. I lata 70. jest ich niemało, ale jest znacznie mniej niż lat 60. I paradoksalnie, nad czym bardzo ubolewam, lata 80. są również względnie słabo reprezentowane. A wydawałoby się, że powinny być zupełnie odwrotnie, że powiedzmy największa trudność to są te lata 40., 50. nieco mniej, później środek 60., a najwięcej jest z lat 80., ale właśnie tak nie jest. Z drugiej strony może łatwo to wytłumaczyć sytuacją gospodarczą i dostępem do takich dóbr konsumpcyjnych, których w latach 80. i 50. było chyba najmniej, a w latach 40. zostało jeszcze wiele aparatów sprzed wojny. Nie, tak bym tego raczej nie interpretował. Oczywiście w tych latach 40. tych aparatów było rzeczywiście mało. I dwa, jest duży nacisk na wyszukiwanie tych zdjęć i ich zeskanowanie, tak jak na przykład w Narodowym Archiwum Cyfrowym niedawno zeskanowano i tutaj właśnie pozwolę sobie puścić całą serię zdjęć z różnych źródeł. W każdym razie Narodowe Archiwum Cyfrowe pozyskało prawa do nich i udostępnia je, co bardzo istotne, bezpłatnie. Są to głównie zdjęcia wykonane przez fotoreporterów Wojskowej Agencji Fotograficznej, to jest ciekawe. Ich co jakiś czas wysyłano w różne miejsca. Oni robili zdjęcia nie tylko jednostek wojskowych, nie tylko na poligonach, ale także miast, ponieważ te zdjęcia później miały zdobić prasę codzienną, prasę wojskową, więc zawsze wolano mieć własne zdjęcia niż korzystać z cudzej pracy. A wtedy istniały tylko dwie agencje fotograficzne. Centralna Agencja Fotograficzna, obsługująca powiedzmy prasę cywilną, oraz właśnie Wojskowa Agencja Fotograficzna, a ponieważ wojsko miało własne gazety i to nie mało, więc korzystali z tych zdjęć. No więc pojawiało się całkiem sporo takich podróży fotograficznych, zwłaszcza w latach 40. i 50. I te zdjęcia, nie wszystkie, ale dość duża część z nich została zeskanowana, a część nawet właśnie udostępniona publicznie. I być może to właśnie z tego wynika, że bardziej jaki był nacisk na co i jak zachowały się archiwa, a drugorzędną sprawą było to, czy były te aparaty, czy nie, bo zawodowcy generalnie i tak zawsze mieli sprzęt, mieli też materiały fotograficzne typu właśnie odczynniki, negatywy i tak dalej. Ten problem ich zakupu bardziej dotyczył zwykłych obywateli. Z tym było różnie. Rzeczywiście kryzys lat 80. na pewno odcisnął jakieś piętno, ale mi się wydaje, że to jednak
był na tyle masowe hobby, że może poza jakimś okresowym zupełnym brakiem negatywów, ale to mam nadzieję, że później w dyskusji zebrani, co pamiętają tamte czasy, się od tego odniosą, jak to mogło wyglądać, nie było dominującym czynnikiem. To raczej mam wrażenie, że jest kwestia pewnego podejścia wczesnych lat 90. i tego, co uczyniono z archiwami. Bo na przykład duża część archiwów gazet lokalnych, czyli Kuriera Szczecińskiego i Głosu Szczecińskiego, została po prostu zniszczona, wyrzucona jako śmieci. Na szczęście dużą, nie wiem jak dużą, czy to było połowa, czy to była 1/3, czy sam tego nie wiedział. Archiwum fotoreportera Kuriera, później Głosu, Stefana Cieślaka się zachowało. Mianowicie po prostu zabrał to i przekazał do Książnicy Pomorskiej, gdzie do dzisiaj się znajduje. Stąd też po zeskanowaniu no, można zobaczyć, że to jest, są dziesiątki, chyba 56 tysięcy klatek. Bardzo dużo. Tak, no. Bardzo jak bardzo, ale dość dużo, które obrazują przeróżne sytuacje z życia miasta, ale to jest część tylko jego działalności fotograficznej. A przecież takich fotoreporterów lokalnych było znacznie więcej i gdyby to było prawidłowo przechowywane, archiwizowane, no to dzisiaj te gazety dysponowałby bardzo interesującymi zbiorami, których niestety nie mają. Tu jeszcze akurat niestety nie mogę pokazywać zdjęć, mogę je albo jakby chronologicznie, albo zbiorami i musiałem wybrać to drugie rozwiązanie. Pragnę zwrócić uwagę, jak ciekawe detale potrafią się pokazać na fotografiach dotyczących różnych dyskusji, gdzie się przewijały przez miasto. Na przykład pamiętam, kilkanaście lat temu trwała ożywiona dyskusja, czy prezydent Zaręba był burzycielem tego miasta, czy też wręcz odwrotnie. I podnoszono przy okazji tego sporu, że kazał zniszczyć Teatr Miejski. No, jedni mówili, że ten Teatr Miejski był już ruiną, która jest całkowicie do niczego się nie dawała. Inni, że nie, był całkiem nieźle zachowany. Ponieważ no, ciężko rozstrzygnąć ten spór, no to potrzeba na przykład takiego zdjęcia jak to, żeby dostrzec, że ten teatr jednak zaraz po wojnie był w całkiem niezłym stanie. Problemem szeregu archiwów, jeszcze tutaj dodam, jest brak opisu. Tutaj bardzo często jest tak, że zdjęcie traci niejako na wartości, czy może inaczej nie zyskuje jej w takim spojrzeniu historycznym, jeśli nie zostanie opisana. I niestety, to jest jakby apel do tych, którzy fotografują i gdzieś gromadzą zbiory, żeby jednocześnie jeszcze je opisywali, ponieważ później nie sposób jest odnieść się do tego, kogo, co widzimy i co przedstawiają dane zdjęcia. Te na przykład zostały podpisane jako właśnie zlot przemysłowców w Szczecinie. I tutaj widzimy jakąś defiladę, ale ja się nie podejmę oceny dokładnie, którymi ulicami ona przechodziła. Na pewno ten zbiór jakiś kontakt ze Szczecinem musiał mieć. Trudno też oczywiście na przykład, no, też całkowicie polegać na opisach, które są w różnych archiwach, gdyż często ludzie, którzy je wprowadzają, po prostu bazują na informacjach, jakie mają, a te informacje nie zawsze są prawidłowe. I na przykład można się spotkać z sytuacjami, gdzie na przykład o całą dekadę jest przesunięta data albo podpis dotyczy nie tego miejsca. No my jako tutaj lokalni pasjonaci Szczecina na pewno mamy lepsze spojrzenie i warto nawet napisać do takiego archiwum i złożyć taką sugestię, żeby poprawili. Myślę, że się archiwiści zastosują i chętnie skorzystają. Pamiętam też taki swego czasu projekt Arkadiusza Bisa z portalu Sedina, który wyszukiwał na przedwojennych niemieckich zdjęciach, które wtedy często były wykonywane bardzo ostro rysującymi obiektywami i można było się
pokusić o spojrzenie na bardzo detaliczny fragment zdjęcia, jakieś właśnie elementy, które umykały w pierwszym spojrzeniu, a dopiero wnikliwe przyjrzenie się potrafiło nadać nowe znaczenie tego zdjęcia. I tak samo jest też z tymi zdjęciami. One co prawda są wykonane dużo gorszymi aparatami, dużo gorszą optyką, w związku z tym też te szczegóły są na innym formacie i te szczegóły są nie tak interesujące, ale na przykład tutaj widzimy zdjęcie przedstawiające krótko powojenne Wały Chrobrego. Muzeum Narodowe jest całkowicie w zasadzie zniszczone. To jest tylko bryła budynku. W środku widać, że jest wypalone, wszystkie szyby powybijane. Ale na dole widzimy, że przy samym tym są jakieś łódeczki przy brzegu. Widać, że jakieś musiało się toczyć życie żeglarskie już w tak bardzo nawet zniszczonym mieście. To są zdjęcia na przykład z 1946 roku, gdzie organizowano w Szczecinie dużą imprezę pod tytułem Trzymamy Straż nad Odrą i tego typu imprezy delegowani byli właśnie różni fotoreporterzy z różnych, czy to gazet, czy właśnie agencji i oni przemierzali miasto wzdłuż i wszerz i jakieś swoją logiką się kierowali i tym, co uważali za stosowne. I dzisiaj możemy oczywiście ubolewać nad tym, że nie kierowali się tym, co my byśmy chcieli dzisiaj oglądać i na przykład fotografowali z uporem godnym lepszej sprawy, ale to chyba dość naturalne, właśnie Wały Chrobrego. Wszyscy ten sam motyw wykorzystywali i w kółko te takie same zdjęcia, można powiedzieć, robili, czyli pomnik Centaura, te obiekty, które stoją, są bardzo charakterystyczne dla Wału Chrobrego, a nie mają żadnej konkretnej funkcji. I one były najczęściej przefotografowywane i dlatego tak nawet mnie aż jest tak ukłucie takie czuję, jak widzę, że jest na kliszy na przykład 12 fotografii, 4 przedstawiają ruiny Szczecina, czasem trudno identyfikowalne, a 8 ten obiekt, który w zasadzie do dzisiaj nie uległ żadnym zmianom i wygląda dokładnie tak samo. Może w takim razie doskonałe zdjęcie rzeźby Centaura jeszcze nie powstało. Może, ale no, wtedy się tego nie udało wykonać. Panie Pawle, wiemy również, że jest pan autorem bardzo dobrej monografii Centralnej Agencji Fotograficznej i prawdopodobnie dzięki temu ma pan szeroki przegląd fotografowania ogólnie w Polsce różnych miast. Więc może spróbujemy się pokusić teraz o przedstawienie jakiejś specyfiki fotografowania Szczecina, jeśli coś takiego w ogóle ma miejsce. Mógłby pan coś takiego zauważyć? No, tutaj trochę przeceniasz moje możliwości i moją wiedzę. Aż tak kompetentny się nie czuję, by móc porównać Szczecin z innymi miastami. No, Szczecin z pewnością charakteryzował się pewnymi elementami, które wielokrotnie powtarzały się na zdjęciach, czy motywami, które się powtarzały. No, to oczywiście jest stocznia i port. Ale no, podobne było też Trójmiasto. Szczecin nie ma i nie będzie raczej miał nigdy Starego Miasta w takim rozumieniu jak Poznań czy Kraków. W związku z tym też nikt się nim nie zajmował. Powstawały różne inicjatywy, które trwały lepiej lub gorzej, funkcjonowały dłużej lub krócej i one też były często fotografowane. Czy jakieś zapadły szczególnie w pamięć? Trudno powiedzieć. Mi się wydaje, że Szczecin nie był jakimś niezwykle wyjątkowym miastem, aczkolwiek ja osobiście mam do niego bardzo duży sentyment i dla mnie zdjęcia szczecińskie są istotniejsze od zdjęć z innych regionów Polski. Szczecin miał pewne szczęście do różnych imprez czy wydarzeń, które są, mówiąc brutalnie, fotogeniczne, chociaż niosą ze sobą bardzo dużo krzywdy, jak na przykład grudzień 70 roku, to pod względem fotograficznym
Szczeciński Grudzień został dużo lepiej, dużo ciekawiej, dużo mocniej, tak można powiedzieć, sfotografowany i sfilmowany niż Trójmiasto. Jakie mogą być tego przyczyny? No różne. Może dlatego, że troszkę później się to działo, więc było więcej czasu do przygotowania. To jeśli chodzi na przykład o funkcjonariuszy Wydziału B, którzy fotografowali z ukrycia, nie zostali tak zaskoczeni jak ci w Gdańsku. A na przykład jeśli chodzi o fotoreporterów, no to oni też wiedzieli, że już coś się działo w Gdańsku i też mogli się w jakiejś stopniu do tego przygotować, ale to też zależy od kwestii osobowościowych. To widać doskonale akurat na przykładzie cafowskich fotoreporterów. W Szczecinie pracował Andrzej Wituszyński, Witusz, a w Gdańsku Janusz Uklejewski. Mieli dokładnie tą samą pozycję, taki sam sprzęt, takie same możliwości, takie samo umocowanie i tak dalej. Uklejewski wykonał w grudniu 70 roku może 3 fotografie, może 4. Wszystkie wykonał z głębokiego ukrycia, generalnie z wnętrza pokoju przez otwarte okno fragment demonstracji. Bardzo się bał, żeby nikt absolutnie nie dojrzał, że on cokolwiek robi, jakieś zdjęcie i tak dalej. A Wituszyński wykonał kilkadziesiąt fotografii, omal nie przypłaciwszy życia tym, bo jak zobaczono, że fotografuje zwierzowca na ulicy Dibuła, no to zdaniem Bałuki robotnicy chcieli go po prostu wyrzucić przez balkon i dopiero tam jego, że tak powiem, postawa i opanowanie pozwoliło mu uratować własną skórę, ale fotografował w kilku różnych miejscach i te zdjęcia raz, że są bardzo dobre od strony takiej reporterskiej, to też od strony technicznej, więc to jest bez zupełnie porównania, jeśli chodzi o niego. Ale na przykład no, to jest też kwestia indywidualna. No, w Szczecinie był na przykład Maciej Jasiecki, który również wtedy fotografował, a takiego Macieja Jasieckiego zabrakło być może w Gdańsku i to jest jak może przypadek. Nie wiem, czy to się wiąże z jakąś konkretną szczecińskością czy specyfiką lokalną, ale pod tym względem to jest zdecydowanie duża przewaga Szczecina nad Gdańskiem. Stan wojenny również został w Szczecinie lepiej sfotografowany, chociaż takie same mieli możliwości fotoreporterzy i tu i tam, a Gdańsk był przecież bardzo znany. Z kolei na przykład sierpień 80 roku, strajki sierpniowe, jest odwrotna sytuacja. No tutaj jest... Czy może pokusimy się o wskazanie remisu? Nie, jednak ogólnie Szczecin wygrywa z Gdańskiem, ale w przypadku sierpnia jest nieco nie tak. No, tam fotoreporterzy wyszli do stoczni, Wałęsa, który był bardzo fotogeniczny, a Jurczyk z kolei zupełnie odwrotnie. Raz, że najpierw nie wpuścił fotoreporterów, później łaskawie wydał zgodę, co już było dość późno. To już zupełnie inna była też dynamika tych zdarzeń, więc to jest jednak różnica. No a poza tym, na przykład, jeśli chodzi o na przykład fotogeniczność pewnych rzeczy, no to Jerzy Undro, który widzę, jest z nami, to będzie mógł sam powiedzieć, no znalazł się we właściwym miejscu, we właściwym czasie, kiedy rozpoczął się tragiczny pożar Kaskady. No, od strony ludzkiej jest to jedna wielka tragedia i tutaj nie ma żadnej dyskusji, ale od strony fotograficznej było to zdarzenie, no, nietuzinkowe, na szczęście dziejące się bardzo rzadko i on tam był i zrobił świetne zdjęcia dokumentujące to wydarzenie. No jak będzie chwila czasu, to na pewno sam opowie na ten temat. Czyli na pewno mieliśmy w Szczecinie wybitnie utalentowanych fotografów. Sama historia, która się tutaj działa, również była bardzo dramatyczna i bardzo dobra do opowiedzenia na kliszy. Czy można wyszczególnić jakieś dodatkowe elementy, na przykład szczególne obiekty, czy szczecińska architektura, na przykład była ceniona przez fotografów, które ze starych budowli, z nowych może, z szczeciński modernizm jakoś szczególnie przychylnym okiem był traktowany przez tamtejszych artystów, fotografików? Czy coś było szczególnego? No,
tutaj nie chciałbym za bardzo autorytatywnie się wypowiadać w tej kwestii. Nie wiem, jak to wyglądało w innych miastach. No, generalnie wszędzie fotografowano nowe budownictwo, tak zwane. Misterów miasta, no, tutaj w tym przypadku mistera Szczecina. No, to były budynki czy styl budowania, który był interesujący. Różne linie poziome, pionowe i tak dalej pozwalały rozwinąć skrzydła w zależności jak ktoś chciał ująć dany temat. Ja myślę, że tutaj Szczecin był tak samo intensywnie, powiedzmy, fotografowany pod tym względem jak inne miasta. Tylko po prostu może nie wszyscy szczecińscy fotograficy, fotografowie, fotoreporterzy są tak wypromowani, jak na przykład promuje się warszawskich fotoreporterów, jak na przykład tam nieustannie słyszę Warszawa w obiektywie Zbyszka Siemaszki, Zbyszko Siemaszko to, Zbyszko Siemaszko tamto. To oczywiście wszystko jest prawda, ale to nie jest Zbyszko Siemaszko, nie był jakby jakimś bożyszczem. No, takich zdjęć właśnie, tak jak mówię, w Szczecinie też nie brakowało. No może szkoda, że nie są tak wypromowane. No, na przykład ostatnie 2-3 lata to jest taki bardzo pozytywny sygnał i rzecz, z której jestem szczególnie zadowolony i cieszy mnie bardzo, gdyż udało się odnaleźć pełne archiwum jednego z kluczowych fotografów, fotografików, bo on był członkiem związku, nawet w zasadzie założycielem Chromińskiego. I Chromiński fotografował w sposób niezwykle interesujący. Wszyscy o nim mówili, że był świetny i masę różnych zdjęć zrobił i bardzo były ciekawe i tak dalej, tylko ich nie było. Każdy w zasadzie, kto się zahaczył swoją pamięcią, czy zahacza o lata 80. i wczesne 90., pamięta na przykład czołówkę telewizji Szczecin. To jest właśnie to zdjęcie, które Państwo widzą na ekranie, przedstawiające statek płynący holownik w tle port z elewatorem Ewa. I to zdjęcie dodano tutaj napis TV Szczecin i tak dalej. To właśnie było jedno z wielu zdjęć Chromińskiego, które on wykonał. No i okazało się, że te zdjęcia nigdzie nie zginęły. One cały czas czekały na zeskanowanie i się doczekały. I w zeszłym roku udało się opublikować nawet album ze zdjęciami Chromińskiego, który wykonał ich bardzo, bardzo wiele i fotografował na zarówno materiałach czarno-białych, ale też kolorowych, więc tych zdjęć fotografował i ludzi, i wydarzenia jest cała masa. Należałoby dopowiedzieć, że one się zachowały w jego prywatnym archiwum, tak? Tam tak, przez wiele lat zalegały. Po prostu nagle zmarł i ta nagła śmierć spowodowała, że w żaden sposób nie przygotował swojego archiwum dla potomności. No i ponieważ nie miał najbliższej rodziny, no nie miał żony, nie miał dzieci, to się wydawało, że te zdjęcia przepadły. Tymczasem okazało się, że miał jakąś dalszą rodzinę w Krakowie i ta rodzina po prostu przejęła te archiwa. Niczego nie wyrzuciła, tylko nie była szczególnie, nie wiedziała, kim Chromiński był tak naprawdę, co znaczył dla Szczecina, co znaczyły te jego zdjęcia i tak sobie te zdjęcia przeleżały prawie 45 lat w szafie. No i dzięki właśnie technologii Facebook, Google i tak dalej i poszukiwaniom udało się dotrzeć i odnaleźć do tej rodziny, która wyraziła zainteresowanie właśnie w tym, żeby te zdjęcia zeskanować. No, na przykład, rola właśnie twoja. Tak, no akurat tej sprawie udało się zadziałać i te zdjęcia pozyskać. Mam nadzieję, że powstanie z nich jakieś jeszcze większe opracowanie, że będzie można je wykorzystać, bo Chromiński robił nie tylko pojedyncze jakby zdjęcia jakichś, nie wiem, budynków czy detali, ale całe reportaże, jak na przykład reportaż z zakładów przetwórstwa rybnego w Szczecinie, czy całą masę różnych innych
innych zdjęć. Bo on jeszcze w swojej bardzo bogatej biografii miał szeroki epizod marynarski, tak? Był kapitanem żeglugi. Nie był kapitanem, był inżynierem budownictwa okrętowego, później był dyrektorem technicznym stoczni Szczecin-Dolfowarskiego. Stamtąd się zwolnił i został takim freelancerem, co nie było oczywiste, i zarabiał na fotografii, sprzedając właśnie swoje usługi różnym podmiotom, które płaciły mu za zdjęcia reklamowe, za różne właśnie reportaże do książek i tak dalej, i tak dalej. I z tego można powiedzieć żył, co było dość ciekawe. Tu się można powiedzieć, pokusić można nawet o takie projekty typu Dawniej i Dziś, coś, co było dość popularne w latach 60., 70., gdy na przykład pokazywano, jak Szczecin odbudowywał się. Dość wdzięczny temat do fotografowania. Jest taka strona internetowa, gdzie można takim suwaczkiem przesuwać zdjęcia współczesne i dawne. Autor, niestety umknęło mi teraz jego nazwisko z pamięci, fotografuje zdjęcia z Powstania Warszawskiego i Powstania w getcie i zestawia je ze współczesnymi. No oczywiście jest to zupełnie inny kaliber gatunkowy zdjęć i ładunku emocjonalnego z nimi związany, ale sam mechanizm jest dokładnie ten sam. Jest to bardzo trudna fotografia. Polecam każdemu spróbować. Jest to świetna nauka dla młodzieży, żeby zainteresować i fotografią, i historią, żeby właśnie na podstawie zdjęcia odnaleźć to miejsce współcześnie, a następnie postarać się zrobić identyczną fotografię dzisiaj. Lata 60., tak jak mówiłem, to jest bardzo bogaty okres, jeśli chodzi o zachowane zbiory. Jednym z takich wiodących, można by powiedzieć, właśnie, nie wiem, sam się określi, Zbigniew, kim ty jesteś? Fotografem, fotoreporterem czy fotografikiem? Fotografem, czyli Zbigniew sam siebie definiuje jako fotografa, i Zbigniew, wieloletni instruktor fotografii i filmu, nauczył niejednego szczecinianina i szczeciniankę fotografii i uczy dalej. No i jego zbiory są właśnie bardzo charakterystyczne dla takiej, powiedziałbym, humanistycznej fotografii. Na jego zdjęciach jest cała masa oczywiście budowli, budynków, różnych rzeczy, ale też są ludzie. Ludzie tak specyficznie ujęci, ludzie dość takich naturalnych pozach. Teraz właśnie prezentujemy zdjęcia pana Zbigniewa Wróblewskiego. Także tutaj są to bardzo fajne, sympatyczne ujęcia świata, który już dawno inaczej wygląda i który zachował się, no, można powiedzieć, tylko na zdjęciach. Takim dużym odkryciem dla mnie i bardzo pozytywnym były przypadkowe nieco zetknięcie z negatywami, czy raczej materiałów barwnych wykonanych dla Krajowej Agencji Wydawniczej. To była wielka instytucja, która no była takim, można powiedzieć, wręcz molochem, jeśli chodzi o sprawy wydawnicze, olbrzymią instytucją, i między innymi wydawała pocztówki. Dziś pocztówki to dla młodych to nawet może być zupełnie nieznane pojęcie w świecie, nie wiem, memów i TikToka, ale kiedyś ludzie wysyłali sobie różne wiadomości, pisząc pocztówki, a żeby od razu opisać, gdzie byli i jak to wygląda, no to właśnie były zdjęcia na odwrocie tejże kartki. No i Krajowa Agencja Wydawnicza zamawiała dość dużo fotografii. Mnie by bardzo ciekawił proces, jak to właśnie od strony wydawniczej wyglądało. Wiem, że pani Ewa chyba fotografowała dla KAW-u i to może, jak będzie chwila i będzie miała ochotę, to podzieli się z nami tą informacją. Ja się czegoś nauczę i dowiem się czegoś. I te materiały są bardzo wysokiej jakości. No, ponieważ tutaj nie wiem, czy takie były wymagania, czy taki był zwyczaj, czy
to było po prostu niedopowiedziane i oczywiste dla wszystkich. Te zdjęcia były bardzo przemyślane, bardzo dokładnie skomponowane, wykonane na możliwie najlepszych materiałach, jakie były dostępne. A diapozytyw kolorowy ma to do siebie, że mimo upływu wielu lat zachowuje swoje właściwości, które miał od samego początku, o ile był dobrze naświetlony, co nie było takie proste i przede wszystkim wywołany, nieco takie podbite kolory. I na przykład zachwyciły mnie zdjęcia z hotelu, który już dawno nie istnieje, jak wyglądały na przykład wnętrza, są to oczywiście zdjęcia nieco pozowane, ale bardzo interesujące, jak właśnie wyglądały zdjęcia, nie wiem, dyskoteki czy sali jadalnej w takiej wersji deluxe, czyli ten PRL cukierkowy, ten PRL idealny, taki wymuskany i tak dalej. Więc tych zdjęć, te zdjęcia kawu, no my jesteśmy przyzwyczajeni do fotografii czarno-białej. Ta była dużo tańsza i przede wszystkim prasa, do której trafiały, czyli wszystkie fotoreporterskie zdjęcia, w zasadzie musiały być czarno-białe, ponieważ prasa i tak do lat 90. i to tak połowy lat 90. i tak była drukowana w czerni-bieli. W związku z tym nie było sensu fotografować w kolorze. Dopiero tygodniki od lat połowy 60. możemy powiedzieć, zamawiały kolorowe zdjęcia, ale tych tygodników nie było wiele. No i dlatego tych zdjęć kolorowych nie ma tak wiele, a zdjęć przedstawiających właśnie Szczecin w kolorze szczególnie jest niewiele. W jakimś stopniu może być strata, biorąc pod uwagę nasze niezmiennie bardzo atrakcyjne warunki przyrodnicze. Dużo zieleni, dużo wody. Mam jeszcze jedno pytanie, bo mówiliśmy o kilku takich, można powiedzieć, zaginionych albumach, które jakimś cudem udało się stworzyć, kolekcji, które trafiły do szerszej publiczności. Może przychodzą tobie do głowy jakieś albumy, na które jeszcze czekamy, które jeszcze powinny się ukazać? No to uważam, że to jest olbrzymie pole do działalności wydawniczej. Tutaj można ugryźć ten temat pod bardzo wieloma względami. Mogą być albumy poświęcone ogólnie Szczecinowi. No, na przykład takie są autorskie jednego z, nazwijmy to, fotografików. On wydaje od wielu lat swoje albumy, ale to jest spojrzenie tylko jednego człowieka. Oczywiście chwała mu za to i wnosi jakieś dziedzictwo kulturowe istotny wkład, ale taki album po prostu, na przykład Szczecin 4589, z wyselekcjonowanych prac najlepszych z najlepszych różnych osób, no z pewnością znalazłby duże zainteresowanie. Można też ugryźć ten temat na przykład tematycznie, w inny sposób, jakiś bardziej szczegółowy, jak na przykład 1 maje szczecińskie, taki dość polityczne ujęcie pod pewnym względem. One się bardzo różniły. Inaczej wyglądały w latach 40., inaczej w latach 50., w innych miejscach się odbywały, inny był styl tych parad i tak dalej, i tak dalej. Inaczej to się działo w latach 80., gdzie dochodziło do jakichś starć ulicznych, zamieszek i tak dalej. Także to jest, tak na przykład można to ująć. Wiem, że na przykład są ludzie, których pasjonuje na przykład technika, nie wiem, tramwaje albo autobusy. I zdjęć, na których są szczecińskie tramwaje i autobusy, też jest cała masa. A ja na przykład nie kojarzę, żeby był taki album przekrojowo pokazujący, nie wiem, szczecińskie autobusy. A na pewno można by taki zrobić. Szczeciński IPN wydał kilka albumów, przede wszystkim o grudniu 70 roku, o sierpniu, no może nie o sierpniu, ale o stanie wojennym, który też zahaczały zdjęcia z sierpnia 80 roku. My jesteśmy autorami albumu o Stoczni, jednym z kluczowych, istotnych zakładów w tym mieście, ale to jest jeszcze cała masa możliwości do wykorzystania. Jakieś na przykład inne imprezy masowe, coś w stylu Dni Morza czy koncertów w Teatrze Letnim. Zresztą to się pojawiało, czy na przykład z Festiwalu Młodych Talentów, ale to już raczej precyzyjne kolekcje. No to już jest kwestia, tak jak mówię, autorska do ujęcia pewnego tematu. Można albo na przykład zająć się daną kwestią,
kwestią. Tak jak mówię, 1 maja, czy tak jak ty mówisz, nie wiem, festiwale na piosenki, czy coś innego. Albo można oczywiście wydać też albumy, tak jak ukazał się album o Chromińskim. Wcześniej się ukazał album o innym szczecińskim fotoreporterze, o Macieju Jasieckim. Jeszcze wcześniej się ukazał Anatolu Wieczerze. Także tych postaci, które zasługują na własne wydawnictwo autorskie, jest całkiem sporo. Na przykład uważam, że świetnym fotoreporterem był nieżyjący, niestety tragicznie zmarły Sławomir Borek, którego zbiory wiem, że są zachowane, a tylko niewielka część jest zeskanowana. Borek miał bardzo dobre oko, też miał takie wyczucie i chwili, i momentu, i takiego społecznego ujęcia. Mnie na przykład bardzo się podobał reportaż poświęcony wizycie dzieci z sierocińca upośledzonych fizycznie, z sierocińca w Policach, które przyjechały, przywiezione przez grupę taksówkarzy, bo to była jakaś ich inicjatywa, na wesołe miasteczko w Szczecinie. No to jest cały cykl tych zdjęć, tam przy wybór tych fotografii jest tylko w pewnym stopniu tutaj ograniczony, ale to są naprawdę niezwykle wzruszające zdjęcia. Albo na przykład tak politycznie ujęty temat dość zabawnie, jak na przykład taka fotografia, która przedstawia aktywistów ruchu Wolność i Pokój, którzy pomagają tutaj milicji, która już była w takim stanie rozkładu, że nie wiem, czy benzyna się skończyła, czy samochód się cały popsuł i po prostu pchali tą nyskę w ramach własnej demonstracji. Mnie to fascynuje w tych fotografiach, że tak szybko się zmienia miasto, że tak szybko się zmieniają ludzie, tak szybko zmienia się moda. Coś, co się wydaje, że to właśnie będzie trwało i trwało, to się okazuje, że to jest bardzo ulotna chwila i właśnie dzięki tej magii fotografii można ją jakoś zatrzymać, chociaż na chwilę do niej wrócić. Na przykład, nie wiem, giełda samochodowa w Szczecinie, której już w zasadzie nie ma nic z tego miejsca. W tym tutaj zbudowano, czy buduje się w tej chwili wielkie osiedle mieszkaniowe. Wszystkie te samochody, które widzimy, z pewnością już dawno, dawno znalazły się na wysypisku. Pokaz mody w Danii. Akurat moda wraca, więc to też ma swój jakiś urok. Zdjęcia, które przedstawiać mają jakiś w sposób reklamowy, nie wiem, tutaj chyba dobrobyt. No też są na swój sposób bardzo interesujące. Bogactwo zdjęć, które jeszcze jest nieodkryte i jest na pewno nie do oszacowania. Kiedyś być może dotrzemy do tego limitu albo następne pokolenie, nie wiem. Bardzo dużo można znaleźć rzeczy w internecie i z pewnością to się będzie jeszcze zwiększało. Na przykład niedawno znalazłem takie zdjęcie, które się pojawiło na portalu Fotopolska, które przedstawia cafowskie zdjęcie wysłane z demonstracji w Szczecinie do siedziby Associated Press chyba za granicą, przedstawiające właśnie demonstrację, którą ktoś zeskanował z tej odbitki, która się tam wydrukowała i ona, można powiedzieć, wróciła, bo ja tego zdjęcia nigdy nie widziałem w wersji jakby oryginalnej. Być może gdzieś ono jest. Czy to na pewno Szczecin? Wydaje mi się, że tak. No, tak zresztą też jest podpisane. I wydaje mi się, że to jest centrum miasta, ale gdzie dokładnie, to w tej chwili nie chciałbym tutaj się wypowiadać autorytatywnie, ale też ten internet niesie pewne zagrożenia i pewne takie negatywne zjawiska, jak na przykład to, że pewne zdjęcia są przekopiowywane, które zostały tam umieszczone, powiedzmy, w dobrej wierze
a następnie są strony czy portale, które próbują zarabiać na nich i sprzedawać je dalej. Te serwisy stokowe. Tak, no to są powiedzmy ludzie, którzy za tym stoją, no nie mają żadnych praw ani autorskich, ani majątkowych do tych zdjęć, a życzą sobie pieniędzy za udostępnianie ich, co może zniechęcać tych ludzi, którzy są w posiadaniu jakichś odbitek czy negatywów nawet wykonanych przez ich rodziców czy dziadków i chcieliby się podzielić tymi zdjęciami. Tak jak na przykład tutaj zdjęcie, które przedstawia Nieckę Niebuszewską. Zdjęcie wykonane przez, trudno powiedzieć kogo w tej chwili, zapewne jakiegoś amatora, który z jakiejś przyczyny no, sfotografował. Ktoś później po wielu, wielu latach to zdjęcie umieścił w internecie. Niby nic szczególnego nie przedstawia, ale jeśli ktoś się interesuje właśnie historią Szczecina, no to dla niego może być bardzo interesujące, bo widać jaka była skala zniszczeń i jak to miasto przed tą, że tak powiem, eksplozją budowlaną wyglądało. I eksplozją fotograficzną. No i eksplozją, tak, można to tak określić. Tyle z mojej strony, jeśli nie wiem, jakieś pytania jeszcze, coś mógłbyś zapytać, chciałbyś, a ja umieć odpowiedzieć. Jedna rzecz mnie nurtuje, tak jeszcze na końcu, bo weszliśmy trochę we współczesność. Ewidentnie żyjemy w trakcie jakiejś takiej rewolucji obrazu, rewolucji postrzegania, rewolucji wizualnej, która być może rozpoczęła się już w latach 60., ale teraz nabrała ewidentnie zupełnie nowej i niespotykanej wcześniej dynamiki. Czy może w tych latach powojennych mógłbyś to jakoś w porównaniu do lat powojennych to scharakteryzować? Czy dynamika tamtejszych przemian jest bardzo mocno odbiegająca od tego, co dzieje się dzisiaj? Na ile nasze oko może jakby nadążyć za tymi zmianami strukturalnymi percepcji? No, bardzo zawiłe pytanie, nie jestem pewien, czy je dobrze zrozumiałem, ale jeśli nawet tak, to nie czuję się kompetentny. To są pewne procesy społeczne, które nie wiem, czy jesteśmy w stanie wychwycić kamerą. Na przykład dzisiaj się nie fotografuje pewnych tematów, mimo że tych urządzeń do rejestracji obrazu są miliony, jeśli nie miliardy, no to na przykład nawet zawodowcy tego nie robią, choć powinni. Na przykład zdjęcie robotnika. Dobry portret robotnika dzisiaj. Ja dawno nie widziałem zdjęcia tak zwanego człowieka pracy, które byłoby interesujące. A zdjęć ludzi pracy, nazwijmy to, robotników, wykonanych w PRL-u nie brakuje. Oczywiście większość z nich była mniej lub bardziej pozowana, ale mimo to tak można znaleźć sporo interesujących fotografii przedstawiających właśnie człowieka przy pracy. A dzisiaj takich zdjęć nie ma. Zresztą bardzo się zmieniło podejście do fotografujących. Kiedyś nikogo nie raził ten aparat, tak mi się wydaje, że można było w zasadzie fotografować zawsze i wszędzie, jeśli chodzi o ludzi, ale nie wolno było oczywiście sfotografować mostu, tunelu, stacji kolejowej, samolotu i radiowozu, nie daj Boże, i tak dalej. Dzisiaj każdy może fotografować sobie dowolnie radiowozy i mosty, ale za to bardzo często może się spotkać z jakąś nieprzychylną reakcją, kiedy właśnie próbowałby sfotografować na przykład dzieci bawiące się w piaskownicy, co naturalnie rozumiem dlaczego, no ale jednak to spowoduje, że będą zdjęcia radosnych dzieci z lat 50., 60., może i 70., a za 100 lat ludzie będą się zastanawiali, czy w 2023 roku dzieci się bawiły i uśmiechały, bo takiego zdjęcia nie będzie. To poza troszkę inaczej wygląda. Każdy rodzic robi teraz tysiące zdjęć. No tak, ale wyłącznie swoich dzieci, a nie każdy rodzic ma, że tak powiem, fotograficzne oko, które pozwoliłoby wychwycić jakąś taką publiczną scenę, typu właśnie radość spontaniczną dziecka, którym nie jest sam spokrewniony. Ale to, jak tą fotografię dzisiejszą będą oceniać przyszłe pokolenia, to oczywiście to jest nie do odpowiedzenia, bo gdybyśmy wiedzieli, to moglibyśmy od razu uczynić zadość i zrobić takie zdjęcia, które zachwycą 4 pokolenia naprzód, ale nie wiem, czy to jest możliwe. Zostawiam w takim razie Państwa z takim pytaniem, a Tobie życzę, żebyś zrobił takie zdjęcia. Dziękuję za bardzo interesującą, przynajmniej z mojego punktu widzenia, rozmowę.
I jeszcze raz zapraszam na przystanek Historia w przyszłym tygodniu. No a ja teraz zapraszam Państwa oczywiście do zadania.